A co jeszcze miałem powiedzieć w odniesieniu do walki Rafonik z Ksają? Z Rafonem też się spotkałem w kiblu na gali. Po prostu czekaliśmy w kolejce. No i sobie gdzieś tam zamieniliśmy parę zdań. I Rafon mi powiedział, że stary, dzisiaj ogłaszają moją walkę w oktagonie, nie? Z Ksają. Mówię, no to powodzenia. Tak na niego patrzę i mówię, ale ty trenujesz coś, bo tak. Mam wrażenie, że taki się pulchny zrobiłeś trochę, nie? Mówię, w zasadzie nie to, że to chcę obrazić, tylko z ciekawości pytam, czy wiesz, z kanapy dopiero wstałeś i masz zamiar się przygotowywać? On mówi, nie, no coś tam trenuję, ale po prostu przytyć musiałem, bo Ksajo się w 7-9 chce bić, a chciał jeszcze podobno w wyższej wadze. Doszli do konsensusu, że 7-9 będzie odpowiednie. No i faktycznie gdzieś tam, no skład ciała Rafoniksa na pewno będzie dużo gorszy niż skład ciała Ksajo. No i mi się wydaje, chciałbym się mylić, bo chciałbym zobaczyć fajny pojedynek wyrównany, no, ale wydaje mi się, że Ksajo tutaj jest takim naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocnym faworytem. Jeszcze na kolejnej gali zobaczycie jedną walkę, która jest dziwnym zestawieniem dosyć, bardzo nieprzewidywalnym, że tak powiem. Będzie się biło dwóch zawodników, którzy już walczyli. I ja nigdy nie myślałem, że mogą stanąć naprzeciwko siebie. Też jest to taki pojedynek, gdzie jeden z nich moim zdaniem będzie olbrzymim faworytem. Ale to niedługo zobaczycie.